Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Agnieszka Janczura i zapraszam do obejrzenia cyklu filmów stworzonych przez Fundację Idea dla Ciebie, w których przedstawione zostaną m.in. podstawy obsługi urządzeń takich jak komputer czy smartfon. Dowiecie się Państwo, jak korzystać z komunikatorów i ciekawych aplikacji takich jak YouTube czy Google Earth. Pokażę Państwu, jak założyć i korzystać z poczty e-mail, czy też jak zrobić zakupy przez internet. Zajmiemy się także bezpieczeństwem naszych finansów w sieci. Na końcu filmu, dla tych, którzy w tych tematach są bardziej zaawansowani, przedstawiam sprytny sposób, jak napisać dowolny tekst, na przykład list, sprawozdanie czy referat, 10 razy szybciej. A tematem dzisiejszego odcinka są podstawy informatyki, które przedstawione zostaną, mam nadzieję, w bardzo prosty i przystępny sposób. Film ten dedykowany jest dla osób, które nie miały do tej pory do czynienia z urządzeniami takimi jak komputer, tablet czy telefon typu smartfon, jak również dla tych, które są na początku tej drogi. Nagranie to może służyć także pracownikom instytucji takich jak domy pomocy społecznej, domy seniora czy innych ośrodków zajmujących się opieką i pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym. Zapraszam do oglądania. Współcześnie wydaje się, że komputery są wszechobecne i są po prostu częścią naszego życia. Wiele osób mówi, że trudno wyobrazić sobie świat, w którym możemy polegać tylko na ręcznych lub mechanicznych liczydłach, a po niezbędne informacje musimy wybrać się, jak dawniej, do biblioteki. W naszej pracy spotkaliśmy zarówno osoby, które są pasjonatami nowoczesnych technologii, jak również takie, które mówią, że te nowoczesne wynalazki nie są im do niczego potrzebne. Niezależnie od tego, kto ma rację, to bez wątpienia znajomość podstaw informatyki może nam ułatwić codzienne życie. W tym filmie przedstawię Państwu podstawy zagadnień związanych z informatyką, ale nie dlatego, że koniecznie muszą je Państwo znać, ale dlatego, aby mieli Państwo wybór. Jeżeli po obejrzeniu cyklu filmów, które przygotowaliśmy dla Państwa, uznacie, że korzystanie z komputera, telefonu czy internetu nie jest Wam do niczego potrzebne, to jak najbardziej macie ku temu prawo, ale przynajmniej będziecie wiedzieli, z czego rezygnujecie. Natomiast może zdarzyć się tak, że zainteresuje Was choć jedno zagadnienie, o których będę mówiła, i może stanie się to początkiem ciekawej przygody w Waszym życiu, do czego szczerze zachęcam. Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest informatyka. Szeroko pojęta informatyka jest dziedziną nauki, a owoce tej nauki ułatwiają nam funkcjonowanie we współczesnym świecie. Informatyka zajmuje się wieloma rzeczami, ale dla nas najważniejsze jest to, że pomaga nam, użytkownikom, w wielu codziennych sprawach. Pozwala szybko znaleźć wiele ważnych informacji, np. numer telefonu do urzędu czy do dobrego lekarza. Dzięki pracy informatyków możemy w komputerze czy w telefonie przechowywać nasze zdjęcia czy inne ważne notatki. Możemy też komunikować się ze znajomymi poprzez błyskawiczne wysyłanie listu czy rozmowę na żywo, w której możemy na ekranie komputera, telefonu czy telewizora widzieć osobę, z którą rozmawiamy, a która mieszka być może bardzo daleko. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, że informatyka zajmuje się wszystkim, co jest związane z komputerami i innymi urządzeniami tego typu. I warto powiedzieć, że dzisiaj nie są to tylko laptopy, tablety czy smartfony, ale także na przykład telewizory, które z pewnością Państwo używacie. Dawniej telewizorami zajmowali się elektronicy, ale obecnie nawet telewizor do prawidłowego działania potrzebuje programu napisanego przez informatyka. Czy pamiętacie Państwo, jak pojawiły się pierwsze telewizory? Śmiało można powiedzieć, że na tamte czasy był to pewien przełom technologiczny. I na samym początku niewiele osób wiedziało, jak to działa, ale każdy był tym zainteresowany, ponieważ telewizor dawał nowe możliwości, wcześniej niedostępne na szerszą skalę. Obraz w pierwszych telewizorach był czarno-biały, ale po jakimś czasie każdy chciał już mieć telewizor kolorowy. Na początku, żeby go włączyć, dać głośniej lub ciszej, trzeba było wstawać z fotela i za każdym razem podchodzić do urządzenia. Dziś mamy piloty, dzięki którym możemy obsługiwać telewizor, nie wstając z miejsca. Zasadniczo celem tych zmian było ułatwienie człowiekowi życia. I podobnie jest z funkcjami, do których dostęp daje nam komputer. Myślę, że można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że komputer to właśnie taki telewizor, tylko posiadający więcej przydatnych funkcji. Tutaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę na pewien fakt. Czy aby całkiem dobrze korzystać z telewizora, należy znać wszystkie funkcje przycisków na pilocie? Otóż odpowiedź brzmi nie.
Wystarczy, że wiemy, gdzie się telewizor włącza i wyłącza, jak przełączyć na inny kanał i jak dać głośniej lub ciszej. I podobnie jest z komputerami. Mimo, że z reguły mają one wiele funkcji, to wystarczy nauczyć się tylko kilku z nich lub nawet jednej, aby zacząć z tego komputera korzystać. Ktoś może w tym miejscu powiedzieć, no tak, ale wtedy telewizor był jeden, a dzisiaj mamy całe mnóstwo urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, tablety, smartfony, smartwatche i wiele innych. I jak tu za tym nadążyć? Otóż warto wiedzieć, że wszystkie one funkcjonują w oparciu o jedną bardzo podobną zasadę. Dlatego jeżeli na przykład nauczycie się Państwo korzystać z komputera, dużo łatwiej będzie Wam obsługiwać tablet czy telefon i odwrotnie. Jeżeli na przykład korzystacie już z telefonu, to zachęcam, aby usiąść przed ekranem komputera, a jego obsługa okaże się naprawdę prosta. Czy informatyka jest dziedziną dla każdego? Myślę, że w podstawowym zakresie zdecydowanie tak. Czy zwróciliście Państwo kiedyś uwagę, na czym opiera się historia wielu wynalazków? Przedstawię to na przykładzie samolotu. Człowiek obserwował otaczający go świat, obserwował ptaki, które bez trudu unoszą się w powietrzu i pewnego dnia stwierdził, że chciałby je naśladować. Pojawiła się potrzeba, w tym przypadku szybkiego przemieszczania się w powietrzu, w związku z którą próbowano znaleźć jakieś rozwiązanie. I tak, oczywiście w dużym skrócie, stworzono pierwsze samoloty. Dlatego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, o co właściwie chodzi z tą informatyką, warto chociaż w skrócie poznać historię wynalazku, jakim jest komputer. Zatem kto i kiedy go wymyślił? Pierwszy komputer został publicznie zaprezentowany w Stanach Zjednoczonych w 1946 roku, czyli rok po zakończeniu II wojny światowej. Była to maszyna o nazwie ENIAC. Jego produkcja kosztowała ponad 6 milionów dolarów. Pierwszy komputer był ogromny, zajmował 167 metrów kwadratowych powierzchni, czyli tyle, co duży dom mieszkalny. Składał się z 42 szaf z blachy stalowej, miał ponad 2,4 metra wysokości i mierzył 24 metry długości. A jego łączna waga przekraczała, uwaga, 27 ton. Pierwsze komputery służyły głównie do wykonywania skomplikowanych obliczeń. Pracowały niezwykle głośno i bardzo szybko się nagrzewały. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w porównaniu z pierwszym komputerem dzisiejsze telefony komórkowe są średnio 50 tysięcy razy szybsze i ponad 43 tysiące razy lżejsze. Ale w latach 40. zbudowanie pierwszego komputera było oczywiście ogromnym sukcesem. Warto zaznaczyć, że w dziedzinie informatyki Polska także ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 1961 roku we wrocławskiej fabryce Elwro wyprodukowano i uruchomiono pierwszy polski komputer Odra. Komputery tej serii wyróżniały się możliwością pracy z oprogramowaniem stworzonym przez inne firmy, jak również możliwością podłączenia innych urządzeń. I tu znowu ciekawostka. Jeden z ostatnich egzemplarzy Odry wyszedł z użycia dopiero w 2003 roku po 29 latach bezawaryjnej pracy. A eksponat wciąż działający znajduje się w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach, gdzie można zobaczyć go na żywo. Mówiąc o polskich sukcesach w dziedzinie informatyki, warto wspomnieć także o Jacku Karpińskim. Jacek Karpiński to polski inżynier elektronik i informatyk walczący jako żołnierz szarych szeregów w batalionie Zośka. Był także uczestnikiem Powstania Warszawskiego, trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Na polu informatyki znany jest przede wszystkim jako projektant minikomputera K202, który stworzył wraz ze swoim zespołem w latach 70. XX wieku. K202 to doskonały projekt, który przepadł niestety przez problemy powstałe w trakcie jego wykonywania. Jednak gdyby został wcielony w życie, miałby ogromne szanse na światowy sukces. Mówiliśmy o tym, że pierwsze komputery były bardzo duże i zdecydowanie nie nadawały się do użytku dla każdego użytkownika. Poza tym służyły one przede wszystkim do skomplikowanych obliczeń i były wykorzystywane głównie w dużych instytucjach badawczych. Jednak firmy produkujące komputery, chcąc zwiększyć liczbę potencjalnych odbiorców, musiały wymyślić takie funkcje komputerów, które mogły przydać się zwykłemu obywatelowi. Na przykład jedną z pierwszych funkcji przydatnych każdemu z nas była możliwość pisania tekstów. Pisząc szczególnie jakiś ważny tekst ręcznie, gdy się pomylimy, musimy albo go skreślić, albo napisać od nowa. Poza tym tekst pisany ręcznie ze względu na nasz charakter pisma nie dla każdego jest tak samo czytelny. Dlatego wymyślono najpierw maszyny do pisania, a później tę funkcję przejęły komputery. Tekst pisany na komputerze jest czytelny, ponadto bez problemu możemy w nim coś skasować, gdy się pomylimy, zamienić, podkreślić czy pogrubić najważniejsze zdania. Ze względu na to, że komputer mógł stać się urządzeniem użytecznym dla każdego, branża komputerowa zaczęła rozwijać się naprawdę szybko.
Współczesne komputery są lekkie, potrafią mieć wielkość niewielkiej książki. Możemy je zabrać wszędzie ze sobą, a smartfony, które są tak naprawdę małymi komputerami, możemy najzwyczajniej w świecie schować do kieszeni. Pierwsze komputery służyły do obliczeń, ale wraz z rozwojem informatyki zaczęły służyć także do zapamiętywania dużej ilości danych. Dlatego komputer można porównać do takiej dużej szafy, w której mamy poukładane segregatory z różnymi ważnymi dokumentami. W ten sposób powstaje nasz własny, na przykład album ze zdjęciami. Proszę zwrócić uwagę, że dawniej, aby zrobić zdjęcie, niezbędny był całkiem sporych rozmiarów aparat fotograficzny i oczywiście klisza, na której mogło się zmieścić maksymalnie 36 zdjęć. Do zdjęcia trzeba było się idealnie ustawić, ponieważ nie było większej szansy na powtórkę. Później należało udać się do fotografa i czekać na wywołanie. Dopiero wtedy mogliśmy się przekonać, czy zdjęcia wyszły tak, jak chcieliśmy, a jeżeli nie, to szans na poprawki już raczej nie było. Zdjęcia takie trzymało się wówczas w albumach i jeżeli chcieliśmy je pokazać komuś bliskiemu, to należało po prostu zabrać album ze sobą. Dziś nowoczesna technologia bardzo ułatwia nam cały ten proces. Zdjęcia możemy wykonywać naszym telefonem, który najczęściej zawsze mamy przy sobie. Zrobione zdjęcia możemy od razu przejrzeć, posegregować, skasować to, co nam nie wyszło, a najlepsze zdjęcie możemy w jednej chwili przesłać bliskiej osobie. Z czasem wymyślono również, że komputery mogą być ze sobą połączone, czyli mogą tworzyć tak zwaną sieć. Czyli wiele takich szaf z różnymi danymi połączono w jeden system. Z biegiem lat sieci komputerowe stawały się coraz większe, czyli obejmowały coraz więcej urządzeń, aż w końcu powstała sieć globalna, czyli internet. Czym w praktyce jest internet? Jest ogromnym systemem, za pomocą którego można przesyłać w bardzo szybki sposób dowolną informację nawet na drugi koniec świata. Spróbuję to wytłumaczyć na przykładzie poczty. Dawniej, chcąc napisać list do przyjaciela, należało wziąć kartkę i długopis, zapisać ręcznie wszystkie najważniejsze informacje, które chcemy mu przekazać. List należało włożyć do koperty, zaadresować i pójść z nim do najbliższej placówki pocztowej. Stamtąd nasz list z naklejonym znaczkiem trafiał do pocztowej centrali, a następnie do placówki w miejscu zamieszkania odbiorcy. I dopiero wówczas miejscowy listonosz doręczał ten list naszemu przyjacielowi. Cała ta procedura trwała co najmniej kilka dni, chyba że chcieliśmy wysłać list za granicę, to wówczas nawet kilka tygodni. Można powiedzieć, że internet przejął tę funkcję przekazywania informacji z tą różnicą, że robi to znacznie szybciej. Wysyłając wiadomość mailem lub na przykład za pośrednictwem dowolnego komunikatora, niemal w tej samej sekundzie nasz odbiorca, nawet gdyby mieszkał na drugim końcu świata, będzie mógł tę wiadomość odczytać. Ale jeżeli jesteśmy zwolennikami tradycyjnego, czyli ręcznego pisania listów, internet również może ułatwić nam jego wysłanie, ponieważ po napisaniu listu możemy zrobić jego zdjęcie lub tak zwany skan i w jednej chwili przesłać go do przyjaciela. Internet daje nam także możliwość wyszukiwania wielu cennych informacji praktycznie z każdej dziedziny, która nas interesuje. Daje także możliwość m.in. obejrzenia ciekawych filmów czy reportaży oraz posłuchania naszej ulubionej muzyki w dowolnym miejscu i czasie. A teraz przedstawię Wam obiecany na wstępie trik umożliwiający napisanie dowolnego tekstu kilkanaście razy szybciej. Musimy być zalogowani w naszym koncie Google. Klikamy te 9 kropek, wybieramy opcję Dysk i po lewej stronie klikamy Nowy, Dokument Google. Pojawia nam się możliwość pisania tekstu jak w Wordzie. Z głównego menu wybieramy Narzędzia, Pisanie głosowe. Po lewej stronie pojawia nam się mikrofon. Klikamy i możemy zacząć pisać poprzez dyktowanie tekstu. Zobaczcie, jak szybko można napisać dowolny tekst, pracę magisterską, referat czy cokolwiek chcecie bez instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Czy wiesz, że pisząc tradycyjnie na klawiaturze piszemy z prędkością 30 słów na minutę? Osoby piszące bezwzrokowo piszą 60 słów na minutę, a średnie tempo mówienia to aż 150 słów na minutę, czyli 5 razy szybciej niż pisząc tradycyjnie. Mówiąc szybko mówimy 200 słów na minutę. Spikerzy radiowi mówią 300 słów na minutę, a rekord świata to aż 600 słów na minutę. Zobaczcie, z jaką prędkością tym sposobem możecie od dziś pisać swoje teksty. Mam nadzieję, że ten film zachęcił Państwa do rozpoczęcia swojej własnej przygody z informatyką, a w następnym odcinku z tej serii przyjrzymy się dokładnie, jak działa komputer i w jaki sposób należy go obsługiwać. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas, zapraszam do subskrybowania kanału naszej fundacji i do zobaczenia.